Mam tylko 12 minut, więc będę się streszczał. Mówimy dziś o optymalizacji. Wiele firm próbuje nam sprzedać, że headless pomoże nam zoptymalizować i naszą stronę będzie szybsza, lepsza i to, jak nam się pracuje, że też nam się będzie pracować szybciej i lepiej. Tylko czy to prawda? No, zobaczycie. Zobaczycie pod koniec. Część z Was może już nawet zgadywać, jaka jest finalna odpowiedź. No ale najpierw musimy zacząć od tego, czym w ogóle jest architektura headless. A żeby zacząć od tego, czym jest architektura headless, musimy zacząć od tego, czym jest monolit. WordPress domyślnie jest monolitem. Oznacza to, że z jednej strony nasz CMS pełni dwie role. Możemy w naszym WP-adminie dodawać treści, odejmować treści, dodawać kategorie, tagi i tak dalej, czyli zarządzamy tam treściami. Z drugiej ze strony, za pomocą motywów możemy te treści wyświetlić naszym klientom. Headless z drugiej strony prezentuje się troszeczkę podobnie, ale nie do końca. Cały czas będziemy używali naszego WP-admina, żeby zarządzać treściami. Tu się nic nie zmieni. Ale nie będziemy korzystać z naszego motywu, żeby te treści wyświetlić. Będziemy do tego korzystać z jakiejś niezależnej aplikacji, na przykład z jakiegoś frameworka napisanego w JavaScriptie, na przykład Astro, na przykład Next. Ale może aplikacji Laravelowej, a może aplikacji mobilnej, czegokolwiek, tu nie ma znaczenia. Właśnie o to chodzi, że nagle zaczynamy rozdzielać te byty. Tylko żeby one były w stanie się z sobą dogadać, potrzebują czegoś, co im w tym pomoże. I stąd ta strzałeczka po środku, API. I WordPress daje nam możliwość skorzystania albo z REST API, które jest zbudowane w core, albo z GraphQL-a, tylko to już musimy zainstalować wtyczkę. No bo jesteśmy w WordPressie, więc mamy wtyczkę na wszystko. I dzięki temu API frontend jest w stanie się jakoś dogadać z naszym panelem admin. No tylko wszystko fajnie, ale musicie przyznać, że ten headless w sumie wygląda troszkę jak ten monolit, tylko tak trochę niepotrzebnie skomplikowany. I to prawda. Jeden z najpopularniejszych obrazków opisujący headless według mnie zupełnie nie pokazuje jego zalet. Właśnie pokazuje tylko, że w sumie robimy monolit, tylko w bardziej skomplikowany sposób. Dlatego pokażę Wam dwa takie bardziej przydatne przykłady, gdzie headless się przyda. Wyobraźcie sobie, że macie WordPressa, którym zarządzacie nie tylko Waszą stroną firmy, ale także Waszą aplikacją i Waszymi 40 landing page'ami. I w momencie, kiedy na stronie o nas postanowicie zmienić, że dostaliście jakąś nagrodę, to automatycznie ta treść się zmieni na Waszej stronie głównej, na tych wszystkich landing page'ach, w Waszej aplikacji, wszędzie. A wszystko będzie zarządzane z poziomu jednego WordPressa. Z drugiej strony, odwróćmy sytuację. Mamy stronę, która zbiera dane z wielu źródeł. Będziemy tam mieli bloga, który zaciąga dane z WordPressa. Z drugiej strony będziemy mieli nasze wystąpienia, które trzymamy w Notion. I mamy nasz mały sklep, który mamy w Shopify. I do tego spróbujcie sobie wyobrazić, połączyć te dwa slajdy i stworzyć taką fajną pajęczynę połączeń. I to jest moment, gdzie headless wyszczy. Nie w przypadku takiej prostej strony, ale właśnie w przypadku tych bardziej skomplikowanych połączeń między bardzo wieloma systemami, nie tylko WordPressem tak naprawdę. No tyle. Firmy próbują nam powiedzieć, że headless jest amazing. Po prostu, że przejdziemy na headless, nasza strona będzie lepsza, klienci będą walili drzwiami i oknami, a w dodatku będziemy mieli jednorożca w naszym ogródku, a tęcze tutaj się pojawią na niebie. Czy tak jest? No nie do końca. Najpierw spróbuję się rozprawić z takimi kilkoma najpopularniejszymi argumentami, czemu przejść na headless i pokażę, że one nie są aż tak oczywiste.
Jeden z nich to wydajność. No bo wszyscy wiemy, WordPress jest wolny, stary, napisany w PHP w ogóle straszny. I gdybyśmy niby przeszli na headless, automatycznie świat stanie się lepszy. Tylko prawda jest taka, że najczęściej ten największy skok wydajnościowy otrzymujemy nie dlatego, że przyszliśmy na headless, tylko dlatego, że przy okazji ten JS-owy framework nam przekształcił stronę na statyczną. Na przykład w przypadku Astra by tak było. No i jasne, że ciężko jest porównywać stronę statyczną, bo HTML zawsze będzie szybszy od dynamicznego PHP, który jeszcze odpytuje co chwilę bazy danych. Ale nie musimy zmieniać architektury, żeby nasz WordPress był statyczny. Mamy do tego wtyczki, mamy WP to static, mamy simply static, one zrobią dokładnie to samo. Dodatkowo mamy też argument, że dzięki headless mamy większą kontrolę nad tym, co wczytujemy. To też jest nieprawda, bo to jest trochę na tej zasadzie, że jeżeli sami coś tworzymy od zera, to mamy pełną kontrolę. Jeżeli zaczynamy korzystać z gotowych komponentów, czy to z bibliotek, czy to z wtyczek, nagle oddajemy część tej kontroli autorom. I wtedy, na szczęście, w przypadku na przykład WordPressa mamy przecież narzędzia, żeby odkolejkować jakąś bibliotekę, żeby się nie wczytywała wszędzie, żeby się wczytywała tylko w konkretnych miejscach. Więc znowu, uważam, że kontrolę mamy na tym, co się wczytuje i gdzie dość zbliżone. No i dodatkowo nie zapominajmy, że w przypadku wielu frameworków JS-owych dostaniemy w prezencie trochę JS-a, którego nie chcemy. Tu trochę patrzę na, szczególnie na Nexta, który zawsze nam podaruje kilka kilo, czy tego chcemy, czy nie. Kolejnym argumentem jest bezpieczeństwo. Znowu, wszyscy wiemy, wszyscy nam mówią, że WordPress jest dziurawy jak sito, bo znowu jest napisane w tym starym, starym PHP-ie i do tego jeszcze ludzie piszą wtyczki. Akurat to, że ludzie piszą wtyczki, to akurat najczęściej jest powód, gdzie WordPress trochę traci na bezpieczeństwie, ale tylko niektórzy. I z tym bezpieczeństwem headless znowu jest tak, że on najwięcej zyska wtedy, kiedy stronę przekształcimy na statyczną. Czemu? No bo strona statyczna traci większość wektorów ataku, bo to jest HTML. Ale i tak ten WordPress, z którego zaciągamy te dane, gdzieś jest. O niego ciągle musimy dbać. Ciągle musimy aktualizować tam wtyczki, WordPressa i tak dalej. Więc to nie jest aż tak wielka różnica. A w przypadku, kiedy już mówimy o headlessie w takiej wersji dynamicznej, no tu się prawie nic nie zmienia. Dodatkowo w przypadku headless widzieliście, że łatwo jest stworzyć tą pajęczynę połączeń. Nagle się zaczyna pojawiać dużo kluczy API, żeby te aplikacje z sobą rozmawiały. Więc to są kolejne miejsca, gdzie może nastąpić jakiś problem z bezpieczeństwem. Więc na pytanie, czy headless jest aż tak bezpieczniejszy? Nie, po prostu jest inny. Koszty. Często możemy usłyszeć o tym, że hosting WordPressowy jest drogi, że w ogóle utrzymanie WordPressa jest drogie, a że dzięki headless w sumie jesteśmy w stanie to ściąć do zera. I częściowo tak można, ale tylko w konkretnym przypadku. Kiedy pomyślimy o tym, żeby nie, będziemy sobie trzymali naszego WordPressa na serwerze lokalnym i będziemy korzystali na przykład z darmowego tiru na Kinście, na Verselu, na Netlify'u, wtedy spoko. Wtedy będzie no prawie że za darmo, musimy tylko płacić za domenę. Ale najczęściej tak nie jest, bo musimy płacić za wiele rzeczy. Tak samo deweloperzy zajmujący się rzeczami związanymi z JS-em najczęściej są drożsi. Deweloperzy związani z WordPressem najczęściej są tymi, może nie najtańszymi, ale jednak tymi tańszymi. Więc te koszty wcale nie będą niższe. Ale jest kilka powodów, dla którego naprawdę warto headless spróbować. Pierwsza rzecz to jest wolność. Najczęściej, kiedy korzystamy z jakiegoś CMS-a, stajemy się trochę niewolnikiem tej technologii, w której ten CMS został napisany. W przypadku WordPressa będzie to PHP, w przypadku Ghosta będzie to Node i tak dalej. W przypadku headless przestaje to być problemem. To ma API i my front budujemy w czym chcemy. Możemy sobie zbudować ten front w Rustie, jeżeli mamy taką ochotę i spoko. Kolejna fajna rzecz jest ta wymienność części. To co widzieliście ten obrazek, tu WordPress, tu Notion, tu Shopify. Nie jest problemem, żeby nagle zamienić tego Notion na przykład na Google Spreadsheets, bo tak nam się chce, po prostu podmienimy API. Ogólnie headless jest stworzony do tej wymienności części. No i developer experience. WordPress jest fajny, jeżeli chodzi o user experience. Ja wiem, że możemy dyskutować o Gutenbergu i tak dalej, ja wiem. Ale mimo wszystko ten user experience jest ogólnie dobry. Ale developer experience, no już nie do końca. I to jest to miejsce, gdzie headless może błyszczeć. W sensie będzie błyszczał w zależności od tego, jaką technologię wybierzemy. Ale ewidentnie Astro na przykład da nam o wiele fajniejszy developer experience niż to, co nam oferuje WordPress. I headless daje nam możliwość takiego win-win. I użytkownicy dalej będą mogli korzystać ze swojego ukochanego WordPressa, a deweloperzy będą mogli się cieszyć ze swojej nowej tutaj świecącej, błyszczącej zabawki. Okej, no więc się zastanawiam.
zastanawiacie, no to co, warto, nie warto? No jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać. Pierwsza rzecz, pamiętajcie, to jest tylko architektura. Ona nie jest zła ani dobra, mimo że niektórzy próbują mówić inaczej. A po prostu ta architektura może być dobra w danej konkretnej sytuacji. Wiecie, to tak samo jak z młotkiem. Młotek nie jest dobry do smażenia, ale czasami się przydaje. I z architekturą tak samo, wszystko zależy od sytuacji. Bardziej opłacalny niż system kodów drugi, bo będzie user experience czy coś.
Jak masz odpowiednio ogromny obrót, każdy procent oszczędzony zaczyna ci robić pieniądze. Więc ogólnie rzecz biorąc, tak w wielu przypadkach to się bardzo dobrze sprawdzi i tak bardzo wiele firm to robi. Możesz też zobaczyć coś jak firm Storefront. To jest bardzo fajna biblioteka właśnie do przerabiania e-commerce'ów na właśnie na podejście Headless. Oni też sobie wypuścili wersję reaktową, więc warto to zrobić. Czy ma sens robić na przykład jakieś takie typu hybrydy, czyli część funkcjonalności z zadaniami takimi podstawowymi metodami, a jakiś na przykład ten sam filter jest zrobiony za pomocą jakiegoś frameworku JavaScriptowego i po prostu to jakoś razem działa w jednym systemie? Jak najbardziej. Jak najbardziej to ma zawsze sens, bo właśnie bardzo często Headless używa się po to, żeby na przykład próbować zacząć przykrywać stare wersje strony. Więc automatycznie zaczynasz robić hybrydy. Bo my często sobie mówimy o Headless, jak właśnie mówimy o tej wydajności, jedna, trzecia, wszystko fajnie. Ale na przykład Headless bardzo ładnie się sprawdza w przypadku Magento, w przypadku starej wersji. Ludzie chcą, żeby frontend dla ludzi był już fajny, a ten backend może kiedyś przepisany. No i to jest ten przypadek, kiedy używamy Headless. I tak naprawdę w takich sytuacjach bardzo często troszkę zaczynasz te hybrydy wprowadzać, bo tak. Jeszcze coś z tym przemyśle na WordPress. No i jak czynił? To zależy. Dobrze, to zależy. To znaczy, wiesz co, ja osobiście właśnie najbardziej lubię Astro, który ma w sumie swój własny system, który mi się podoba. Aczkolwiek też z racji tego, że ja ostatnio już marketingu wylądowałem. Więc ja ostatnio mniej programuję. Choć muszę przyznać, że społeczność w Biomie ostatnio bardzo zaimponowała jakimś takim ogólnym swoim biznesem, więc... Chociaż nie wiem, jak to wiesz, że jest jakiś łatwiejszy do wejścia. I tak wizualnie też mi się nie